Witam wszystkich w kolejnym filmie. Długo mnie nie było. Jak widzicie, na stole dzisiaj znany radiotelefon. Prezydent Jackson seria druga, czy Jackson 2, jak to tam woli się nazwać, wiadomo o co chodzi. Nie będę już objaśniał tutaj wszystkich funkcji tego radiotelefonu, bo wiadomo, że to jest radiotelefon wstęgowy. Ma górną, dolną wstęgę, AM, FM. A co go boli, to za chwileczkę. Bolączka tego radiotelefonu polega na tym, że klient zgłaszał mi coś takiego, że jak pierdzielnie, mówię to dosłownie w to radio, to czułość radiotelefonu wzrasta. Czułość jest bardzo marna, którą pewnie zaraz to zademonstruję. Aż wgięta obudowa z uderzania tutaj w tym miejscu. Ktoś zdrowo walił. Myślę, że to nie od tego bicia, tylko się wgięło. Miejmy nadzieję, nie powinno się takich urządzeń, że tak powiem, stukać, a nie uderzać, z racji tego, że mamy tam filtry, które mogą, znaczy w sumie, jeśli ma być szczery, nie mają prawa spaść te rdzenie, ale no i nie wiadomo, co może się wydarzyć. Może akurat się zdarzyć tak, że ten filtr spadnie i radio się rozstroi, czy coś tam takiego. Dobra, zacznijmy od takiego testu podstawowego. Mam podłączony generator na kanale 20 27 200. Oczywiście radio nie jest zaprogramowane, żeby w innych, że tak powiem, bandach pracowało, to znaczy tam w innych 40-kach. Tym się zajmiemy później, to zresztą jest już sprawa tego właściciela, ponieważ ja mam tylko tutaj naprawić tą czułość odbiornika. Włączę teraz sobie zmodulowany sygnał 1 kHz. Na wyjściu generatora mamy minus 73 dB, to powinno nam tutaj pokazać S9, prawda? Włączam sygnał. Jak słyszycie, radio coś słyszy, na antenie jest naprawdę kompletnie głuche, ale wychyla nam się ten wskaźnik tutaj tylko troszeczkę. Jak go tutaj zoomuję, zobaczcie, RFGN jest odkręcone na maksa, RFGN na maks w prawo, ale niestety czułość jest jaka jest. Oczywiście zauważyłem też, że to radio jest bardzo odstrojone, ponieważ na generatorze mamy 27 201 MHz. Zobaczcie, jak ja tutaj zejdę sobie do zer, ta czułość jeszcze bardziej tutaj maleje, ponieważ odstrojenie 1 kHz to jest bardzo sporo. Zobaczcie, pół ESA. Sprawdzimy teraz to sobie w emisji FM. Przełączam na emisję FM. Pokażę wszystko, jak to jest. Oczywiście na generatorze również emisja FM. I włączamy sobie sygnał. Na FM jeszcze mniejsza czułość, jak widzicie. To samo. Głuche radio kompletnie. Ale teraz sprawdzimy sobie jeszcze SSB. Wystarczy górną wstęgę. Każdy pamięta, że żeby sprawdzić poziom czułości odbiornika, to radio automatycznie już zaznaczy, że przełącza się w piątki. Jeśli jest w systemie polskim włączone, to po włączeniu tego radia od razu mamy 0 na AM-ie, a w SSB mamy od razu piątki. Więc jeśli pokrętło mamy w pozycji, że tak powiem, w rowku, już radio jest w piątkach po przełączeniu w emisję SSB. Zatem musimy teraz odstroić nasz, bez modulacji oczywiście, bez sygnału zmodulowanego, nasz generator o 6 kHz, a nie 5. Teraz mamy 27205, włączam sygnał. Jak widzicie, jest tyle, ale teraz włączymy 206, minus 73 dB i co mamy? S9. Mamy S9. Czułość emisji SSB jest prawidłowa, na prawidłowym poziomie. Więc no, przystąpimy do szukania usterki i zobaczymy, czy uda się naprawić. No, uda się naprawić na pewno, bo nie ma rzeczy nie do naprawienia, chyba że się nie opłaca naprawiać, wtedy jest kompletna klapa. Więc zabieram się za pracę. Mój sprzęt do filmowania troszeczkę się zdekompletował, bo zgubił mi się gdzieś jeden element, gdzie nie mogę nagrywać z góry, więc pokażę to tak. A radio już mam otwarte, zobaczymy, co w tym radiu w środku jest, czy tam się coś nie połamało.
Tak wygląda płyta główna tego radia. Wszystkie elementy. Jak widzimy, można powiedzieć, że tutaj jest wszystko w najlepszym porządku. I teraz sprawdzimy stronę od strony, że tak powiem, elementów. Z drugiej strony ściągamy obudowę z głośnikiem. Też tutaj raczej jest wszystko w porządku. Rzuciłem okiem. Jest ok. Nadajnik działa, bo słychać mnie na pewno, ale potem zobaczymy w jakim stopniu. Przystępujemy do szukania usterki. Tak, radiotelefon został naprawiony. Usunąłem usterkę. Ten odcinek to będzie taki mały konkurs, quiz może. Zawsze mamy jedno i to samo naprawa, jakieś tam sprawdzenie. Większość napraw jest prawie identycznych. Więc dzisiaj może taka zagadka. Jeśli ktoś odgadnie, to oczywiście gratuluję wiedzy. Podłączymy radio do anteny. Jak słyszymy, jest szum w emisji AM. Filtr ANL ładnie działa. Jak słyszymy, radio, telefon teraz odbiera z odpowiednią czułością, słychać było mobile. Oczywiście, sorry za język, ale no to niestety tak to jest na tym kanale. No, radio, telefon odbiera nawet dalsze stacje, bardzo ładnie ściąga. O, hejka, to NL. Wszystko elegancko działa, moi drodzy. Także pytanie konkursowe, może nie konkursowe, ale taka zagadka. Dla, że tak powiem, bystrych, co było zepsute, że nie mieliśmy czułości odbiornika w emisji AM i FM. Tak, wcześniej powiedziałem, na pewno wprawieni wiedzą, o co chodzi, ale dla początkujących myślę, że to będzie jakaś zagadka. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za oglądanie mojego kanału. Oczywiście subskrybujcie mój kanał. Nie zapomnijcie o naciśnięciu dzwoneczka obok przycisku subskrybuj. Wtedy będziecie dostawali wszystkie powiadomienia. Pozdrawiam serdecznie i życzę dalekich, niezakłóconych łączności 73 amatorskie.